Witajcie, witajcie kochani. Przychodzi do Was babcia Jola. Moi drodzy, dzisiaj chcę zrobić z Wami dawno, dawno temu za siedmioma górami. Ups, nie, to nie ta bajka. Słuchajcie, dawno temu obiecałam Wam, że zrobię z Wami anemonki. Bo anemony robiłam z Wami fioletowe już dawno, tam jak będziecie chcieli sobie zajrzeć, to znajdziecie to w filmikach moich na moim kanale, anemonka fioletowego, ale robiłam go innym sposobem i dzisiaj chcę Wam pokazać te, które Wam obiecałam. Tutaj są kremowe, bo takie sobie zażyczyła Pani klientka, a ja potrzebuję białe, więc zrobię z Wami białe. I tak, jeżeli macie narzędzia, to ten anemonek jest do wykonania szybciej niż tamten. Aczkolwiek też, słuchajcie, wiadomo, samo się wszystko nie zrobi, szybciutko nie będzie. No, jak widzicie, tak wyglądają te moje anemonki. Tak troszeczkę przesunę, o. O, i to jest kremowy kolor, może tu nie widać, ale to jest kremowy kolor, a my dzisiaj zrobimy sobie białe. To ja już odkładam, wszystko Wam już powiem, z czego korzystałam. Aha, jeszcze Was poproszę tylko o subskrybowanie kanału, paluszek w górę, komu się filmiki podobają. No i jak zwykle proszę Was o komentarze, co Wam się podoba, co byście chcieli. Dobra, to odkładam. I moi drodzy, z czego korzystałam dzisiaj, robiąc te anemonki. Wykrojnik taki z Craft Passion, czy jak tam. Taki już dosyć stary, ale on jest fajny, bo no, do tego anemonka mi pasuje, ale jest fajny też, bo ma dziureczki. I te anemonki, które Wam pokazywałam, robiłam. Może jednego sobie tu weźmiemy. Ojejku, jejku. Robiłam z tego największego wykrojnika. Używałam takiego molda do wygniatania, bo nie mogłam znaleźć tego, bo go już miałam w rękach dzisiaj i później mi zginął. No i co? Musiałam zrobić innym, ale później się okazało, że był po prostu w wykrojnikach z kwiatami. Jak szukałam kwiatów, to go tam wcisnęłam. I dlatego teraz użyję tego, bo chcę zobaczyć, jakie z tego wyjdą anemonki. Taki to jest mold. O, wszystkie moldy kupowałam u Liny, nie wiem jak się tam czyta jej nazwisko, u Liny, także jakbyście chcieli posiąść no, mold, to myślę, że gdzie indziej też są, ale ja kupowałam wszystkie u niej. Dobra, czyli wykrojnik Wam pokazałam, to mogę schować, tak jak mówię, użyłam z trzech tego największego wykrojnika. Dobra, i teraz tak, popatrzcie, tutaj zrobiłam sobie kuleczki, takie, o, coś takiego, do środka tego anemona. I to jest tak, kulka styropianowa, co tutaj widać. Nie dawałam do końca, żeby posypka nie przeszkadzała. Później tą kulkę styropianową oczywiście wbiłam sobie na wykałaczkę, na kleju na gorąco, żeby było wygodnie później formować kwiatek. Następnie kulkę pomalowałam farbką taką, zobaczcie, pędzelkiem i szybciutko. Jakaś taka taniocha za 3 zł kupiona w Pepco. I kochani, na koniec, jak już wyschła mi farba, to grubym pędzlem, o takim grubasem, pomalowałam szybciutko klejem. Klejem takim, o takim. Magicznie klejący. Z Happy Color, czy jak tam to się, Happy Color, nie wiem. Z takim klejem pomalowałam, dlatego tym nie magikiem, bo magik jest gęstszy i źle się powleka po prostu. No i na koniec, jak już posmarowałam klejem, to później zamoczyłam kulkę w tym naszym farbowanym na no tam kiedyś robiłam taki tutorial o barwieniu kaszy manny i właśnie wybarwiłam sobie na czarno i tak wygląda gotowa kuleczka.
bo właśnie środek anemona wygląda podobnie bardzo. Można by do tego kupować welwet, ale kto by tracił pieniądze, tak? A tutaj z kilograma kaszy to sobie możecie nabarwić, ile Wam się chce kolorów i wszystkiego. Ja mam wszystkie kolory pofarbowane. No i to są właśnie kuleczki do tych naszych anemonków. I kochani, a listeczek to taki, ten znalazłam, leżał sobie oddzielnie. Nie wiem skąd go mam, naprawdę. Więc nawet nie pytajcie, bo nie wiem skąd go mam. Czy on był z kwiatkiem, czy był sam. I drugi, później stwierdziłam, że byłby jeszcze lepszy. Ale już w tamtych kwiatkach zrobiłam ten, taki listek, to jest właśnie ten wykrojnik, a później z tego tutaj taki komplet kupiłam też na Ali kiedyś i wydaje mi się, że ten będzie jeszcze lepszy do anemona, bo anemon ma takie bardzo poszczępione liście. Jak sobie zobaczycie na zdjęcie, to właśnie ten by był bardziej podobny niż nawet tamten. Ale to przecież nie chodzi o nic, bo liście się wszędzie wykorzysta, a ja do dla klientki listków nie robiłam, tylko same kwiaty. Dobrze, kochani, to bierzemy się do pracy. Już sobie tutaj tylko postawię żelacho. O, jak później będę robiła, to przysunę bliżej. Na razie będziemy robili czynności po kolei, tak? I już się biorę. No, włączę sobie, żeby się grzało, żebyście później nie czekali. O, dobra, czyli tak, to możemy odłożyć. Aha, i jeszcze co? Jeszcze ważna rzecz, bo jak widzicie, jednego anemonka bym chciała. Tutaj jest, o, paseczek centymetrowy. Długość powiem Wam, jak mierzę, bo każda kulka jest innej wielkości. Te są takie w granicach centymetra, te kulki styropianowe. I do tego pociachałam papier, mówię, Jezus, foamiran na bardzo drobniusie paseczki. Zanim jednak pocięłam, to wzięłam marker, zaraz Wam powiem dlaczego marker, dlatego, że pod wpływem później wygniatania tych pręcików, jak posmarowałam kredką tą pastelą, to się rozmazywał na pręciki, a pręciki w anemonie są na dole białe, a tylko górę mają czarną. I na koniec, jak już, no to zobaczycie, jak już okleiłam kulkę, wsadziłam do kwiata, nie, zanim wsadziłam do kwiata, jak już okleiłam kulkę tym i później dookoła foamiranem, to jeszcze zobaczycie, że będę jeszcze moczyć w kleju końcóweczki i jeszcze tym samym, tą samą kaszą barwioną moczyłam w, no właśnie w tych grysiczkach. Dobra, no to się bierzemy po kolei do pracy i będziemy wszystko widzieć. Ja nie lubię nawet mówić, co będę robiła, bo to i tak później w praniu wychodzi. Tutaj właściwie tego nie widać, co ja będę teraz robić, ale i tak robię, bo no tak uważam, że tak powinno być. Może gdzieś tam jednak to będzie widać. O, nie przecięło się. To tutaj sobie przetnę. No właśnie, no i przydałyby mi się lepsze okularki, są. Tak, o, teraz coś widzę. Okej, no to nie będziemy więcej. Nawet nie wiem, czy będziemy robić dwa, czy tylko jeden, bo przecież każdy robi się tak samo. Tylko powiem Wam, co możecie robić zamiast tego, tak? Zamiast wygniatania na moldzie. No bo nie wszyscy macie, nie wszyscy chcecie kupować, ja to rozumiem. I teraz tak, ałaj, oparzyłam się żelazkiem. I teraz słuchajcie, teraz sobie będziemy barwić środeczek. Używam do środeczków, bo jeszcze mam z latarni morskiej oliwkową zieleń. Tak, tylko tak bardzo, bardzo delikatnie, bo chodzi mi o bardzo delikatne kwiaty. Więc naprawdę bardzo, bardzo delikatnie tą zielenią. O, tak, bo ten tusz jakbym bardzo zamoczyła, to on jest dużo ciemniejszy, nie? Ale właśnie to jest fajne, że możemy sobie tylko musnąć tą zielenią. O, zaraz Wam pokażę. O, tak tylko. No, tutaj to guzik widać, ale
ale na pewno coś tam widać. No i ten ostatni. Tak. I teraz sobie to już odłożę, bo nie będzie nam potrzebne. I teraz pokażę Wam, jak wygniatam. Żelazko widzicie, tylko że nie tyłem do światła. Może mold widzicie. Dobra. I słuchajcie, biorę sobie mold do ręki. I teraz sobie zagniatam dwa płatki, żeby mi nie przeszkadzały, a jednocześnie się nie odbarwiały razem. Już jestem cała ubrudzona, a byłam taka brudna od tego markera, że nie mogłam się domyć. Przykładam na... Nie tak, babciu. Przykładam tą stroną, co jest wybarwiona. Czyli tak. I zobaczcie, i tylko cyk. Bo anemon okazuje się jest bardzo pognieciony. I zobaczcie. Zobaczcie, jakie żyłeczki powstają. O, no i teraz kwiatek ma tylko dwa płatki, więc nie jest to jakaś ałaj, tragedia, znowu się oparzyłam. O, tak, no ten jest lepszy. Słuchajcie, ten jest fajniejszy mold niż tamten, bo ma głębsze te, głębsze ma znacznie te, o, te żółeczki, no ekstra. No ale niestety nie mogłam znaleźć i zrobiłam tamtym. Ale i tak zrobiłam klientce wygniatane, a miały... Mogły być też proste i też by było. Także jest wszystko ok. Tak. I tak. I tylko przyciskam paluszkiem i zobaczcie, jakie ma żyłeczki. O. Ekstra, nie? I teraz słuchajcie, tu nas omija. Widzicie, nagrzewanie, wygniatanie i później formowanie każdego płatka, bo to już jest prawie gotowe. No zaraz zobaczycie dalej. Babciu, ale jestem upiprana już. No i tak szybciutko, widzicie? Raz. Dwa. Ekstra jest ten mold. Polecam Wam, jeżeli chcecie robić kwiatki na moldach, to ten jest bardzo fajny. Nie wiem, co to za numer. Pokażę Wam z bliska jeszcze raz. O, tak wygląda. Ale naprawdę mam dużo moldów i ten naprawdę się sprawdza. Reszta niekoniecznie. O, i fajnie, że nie trzeba tego na gąbce i fajnie, że nie trzeba kawałków flamiranu najpierw wyciskać gąbką, później, kochani, co tam się jeszcze robi? Wyciskać gąbką, później wycinać formę liścia. Tylko ja tu mam już od razu wycięte i tylko na ten... na mold i szybciutko sobie formuję i dostają fajne wygniecenia, wygniecenia, o, wygniecenia. Słuchajcie, coś jeszcze chciałam mówić, no właśnie, za dużo gadam i się gubię. Dobra, tak, i jeszcze ostatni i będziemy zaraz robić dalsze czynności. Tak. No wiecie co, że nawet nie wiem, czy wiedziałam, że mam taki wspaniały mold. Bo nieraz się urobiłam. A, no i miałam Wam pokazać, co możecie zamiast tego zrobić. To Wam jeszcze tu pokażę, a później sobie poprawię najwyżej. Tylko muszę sobie znaleźć dłutko. Po prostu, tak jak w tamtym, możecie sobie te linie robić czymś ostrym. One nie będą takie widoczne jak tutaj, ale też będą. Ojej, potargałam sobie. No nic. No i tu jeszcze raz potargałam. Dobra. To nie, bo wzięłam za duży szpic. A miałam przecież mały. To nic, po prostu zrobimy jeden kwiatek. O. Tak. I zaraz Wam pokażę z bliska. O. Widzicie? I też tutaj widać żyłki. Także nie musicie zamiast zlecieć po mold. Oczywiście, że one nie są takie wypukłe jak tu, ale jednak są, tak? No. I teraz słuchajcie, no to nie będziemy robić dwóch kwiatków, tylko jeden, bo babcia oczywiście w topa potargała. I teraz co robimy? Teraz troszeczkę podginam brzeszki. Widzicie żelazko? Widzicie, dobra. Tak, i tylko troszeczkę podginam.
zauważcie, że nie mam tu żadnego wygniatania ani kulką, ani wygniatania płatków. I później prostowania ich i tak dalej, ale to jeszcze jest nie koniec pracy przy nich. Zaraz Wam wszystko dalej pokażę. Tak, mamy jeden. I jeszcze tylko jeden. Tak, a resztę już sobie odłożę, żeby mi tu nie przeszkadzało. Bo zaraz coś zrzucę znowu, albo zepsuję. Jak to ja. O, tak. 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 Pozbywam się tego szpica, bo no nie jest taki bardzo okrągły anemon, ale też nie ma takiego szpica, tak? A ja właśnie w ten sposób pozbyłam się tych takich szpiczastych końców, tak? No i widzicie, i teraz co robię? Teraz sobie biorę, czy ja mogę już żelazko wyłączyć? Mogę? Nie mogę. Dobra, jeszcze nie. Biorę sobie teraz zapalniczkę i zobaczcie. One nie mogą być takie platfusy, nie? No bo przecież, no co, skleimy i co to będziemy mieć za kwiatek? Nie, żaden. Więc sobie teraz robię tak. Biorę sobie zapalniczkę, przygrzewam sobie końcóweczkę, cyk i zgniatam. I znowu. I zgniatam. Znaczy po prostu wyginam ten płatek, tak? Tylko nie za blisko, żebyście nie spalili. Raz z jednej, raz z przodu, raz z boku. O, tak. I tak. Tu się mało wygniotło. To jeszcze raz. O, widzicie? I on jest teraz taki, no, taki jak anemon naprawdę. No i drugi. Zobaczcie, jak to będzie szybciutko. Raz. Dwa. Tutaj sobie zrobię tu. Aha, no musicie uważać, żeby nie zgrzać tutaj. Dlatego nie przykładam do żelazka, żebyście nie zgrzali tutaj, bo te wszystkie żyłki się wyprostują. Wiecie, jak jest z foamiranem, że on pod wpływem ciepła będzie nam się prostował. Więc tylko końcóweczka. I jest. Mamy. I teraz po co mi było jeszcze żelazko? Więc sobie teraz biorę gąbeczkę. Tak. Biorę sobie gąbeczkę, biorę sobie dłuteczko, mam i teraz zobaczcie, co robię dalej. Nadaję mu cały czas kształt. O, biorę sobie dupeczkę, przykładam sobie do żelazka i wgniatam. I widzicie? I mamy płatek. I to nic nie szkodzi, że on jest taki bardzo zgięty teraz, bo za chwileczkę, jak będziemy go formować, to on się będzie troszeczkę prostował. Gąbkę mam od też liny. Gąbkę też mam od liny. Najpierw bardzo się na nią złościłam, że taka duża, że wysoka, że niewygodna, a teraz ją uwielbiam. Widzicie? I już mamy uformowane. Dobra. Ponieważ nie włączyłam pistoletu oczywiście, więc sobie teraz zrobimy listki ze dwa, bo do jednego kwiatka to nam wystarczą dwa. Tu jest chyba dwie sztuki, nie jedna. No i wzięłam sobie taki listek podobny do anemona. I kochani, wzięłam sobie listek podobny do anemona. Wzięłam sobie taką bardzo ciemną zieleń Distressu. Forest Moss pisze. Forest Moss przez dwa sy. Forest Moss. Nie wiem, jak to złapać. Może widzicie teraz taki kolor. Bo właśnie liście anemona nie są takie żywozielone, tylko takie są, znaczy nie oliwkowe. Tak bym powiedziała, bo ja bardzo lubię używać tej foamiranu oliwkowego, ale do anemonów. No nie bardzo, no przecież się nic nie stanie, jak użyjecie, ale raczej są listki ciemne. I jeszcze jeden. O, przyciemniam po prostu, żeby nie był taki jaskrawiec. No to jaką tam macie zieleń, to sobie po prostu podrasujecie listek. I teraz by się przydało na sekundkę żelazko. Dobra, to niech się grzeje. Tu mamy żelazko. I tylko tak na chwileczkę go podgrzeję, żeby łatwiej było go
uformować. O, i już mamy. Tak. No, listki możecie też dawać papierowe, też to nie przeszkadza. No, ale akurat no, tak sobie dzisiaj umyśliłam, że zrobię z wami rano. O, mamy jeden. No, widzicie? I ten będzie dużo podobniejszy do anemona listek. Ale to nic, tamte też wykorzystam. Nie ma problemu. Ładna ta zieleń tego foamiranu. Podoba mi się. Nawet bardzo. To jest ta zieleń chyba butelkowa, wiecie? To nie jest oliwka, tylko albo zieleń ciemna. Chyba może zieleń ciemna. No ale kolor ma ładny. O, widzicie? No dosłownie identycznie wygląda jak... chyba to będą nawet liście anemona. Dobra, pistolet się już na pewno nagrzał, to już sobie schowam. I teraz zajmiemy się środeczkiem, tak? Tutaj specjalnie nie ucięłam do końca, żeby wam pokazać, że na tym centymetrowym tylko taką zrobiłam grubszą kreseczkę czarnym markerem, żeby się nie rozmazywał. Czarnym markerem najlepiej, bo później jak wałkowałam, to mi się robiło to po prostu jak brudne. Dobra, to tu jeszcze sobie muszę przeciąć parę razy, bo nie docięłam, żeby wam pokazać. O, dobra. I tu jeszcze chyba z drugiej strony też jest. A nawet tu jest poprzecinane. Dobra. Ok, i teraz sobie składam. Składam. O, jejku, jak się ubrudziłam. I po prostu, słuchajcie, wałkuję, tak? Żeby one były takie cieniusieńkie. Tak. Niewygodnie się, słuchajcie, wałkuje, bo jest bardzo niski, ale musi być niski, bo w prawdziwym anemonie te pręciki czarno-białe, to one są naprawdę malutkie. Znaczy króciutkie. Bo ja tam w tym fioletowym to robiłam takiego zwariowańca niegrzeczniucha, czyli taki niegrzeczny kwiatek, a tutaj już chcę dzisiaj zrobić taki, jak naprawdę anemon wygląda. No słuchajcie, na wielu tutorialach dziewczyny te pręciki robią z czarnych pręcików, oklejają kulkę po prostu czarnymi pręcikami, ale jak ja bym miała to zrobić tymi swoimi łapami, to raczej od razu rezygnuję z anemonków. No, to trzeba mieć bardzo, bardzo czułe i bardzo precyzyjne łapki. O, a tutaj już mamy. I teraz, moi drodzy, kuleczkę sobie biorę. Patrzcie, o, mówiłam, że się nie ubrudzę. Muszę to trochę wytrzeć, bo teraz będę brudzić kwiatka. Niestety muszę się troszkę wytrzeć. Tak. O, widzicie? Marker niby, a też puszcza. No ale dużo mniej, zdecydowanie dużo mniej. No. Dobra. Coś tam troszkę wytarłam. Teraz sobie do sucha wytrę. O. Żeby kwiatusia nie pobrudzić. No i bierzemy sobie pistolet, bierzemy sobie... I teraz słuchajcie, nie podaję nigdy, wam nie będę podawać długości tego białego paska. Powiem wam tylko, że okrążam kuleczkę dwukrotnie, a nie podaję długości, dlatego że to będzie zależeć od, wiecie, od wielkości kulki, tak? Tak... Dlatego tnę sobie długi pasek i zobaczcie. Robię sobie dookoła, równiutko, na równej wysokości. I niziutko daję pręciki, niziutko, żeby one były króciuteńkie. Króciuteńkie. I mam już raz otoczone, bo sobie objechałam kulkę dookoła. To jest mój znacznik, gdzie mam jeszcze... raz otoczyć, tak? Czyli tu mi się skończyło,
to teraz znowu sobie posmaruję klejem i otoczę drugi raz. Tak to nigdy nie wiedziałam, w którym miejscu dwa razy, w którym miejscu no więcej. A tak teraz już sobie wszystko wiem. O, i króciutko. I tutaj się kończy, czyli tutaj już mam dwa razy. Ok, to sobie ucinam. O, widzicie? I teraz sobie ucinam. I zostawiam. Tak. Dobra. Teraz następnie biorę sobie, kochani, klej. Jeszcze nie klej. Obcinam to, wszystko co mi tutaj zbywa, żeby się kończyło na okrągło, żeby ten kwiatek nie był taki sterczący na wysokość, bo to co zbywa podnosiłoby nam kwiatek na wysokość, a przecież nie o to chodzi, bo przecież robimy kwiaty do kartek, tak? I musi się w jakiejś tam wysokości pudełka zmieścić, nie? No i teraz mam już... O, Jezu, chyba nie wiedzieliście co ja robię. No, nie wiem. Ciekawa jestem, czy widzieliście. No, ale to już teraz nie sprawdzę. Otoczyłam sobie dwa razy. Obcięłam, co mi zbywało. Tu mi jeszcze zbywa. O, tak. I teraz sobie, kochani, biorę klej. I biorę sobie mój grysik barwiony. Ja tak lubię robić, to chyba od Ewy Lisowskiej zgapiłam. Tak. I delikatnie sobie moczę te czarne końcóweczki. Delikatnie, bo tu nie musi być tego nawalone bardzo. Więc delikatnie sobie moczę. I do grysiczku. I zobaczcie. I mamy środeczek anemonka. O, tak wygląda. Dobra. To sobie zakręcę, żeby się babci nie wysypało, bo by szkoda było. No i co nam, kochani, zostało? Zostało nam teraz tylko nam zostało przymocować płateczki. O, dobra. To teraz co? Aha, no i muszę Wam powiedzieć to, co ja zawsze robię. Ja nie żałuję kleju, chociaż nie wiem, mam nadzieję, że mi się nie skończy teraz, dlatego że duża ilość kleju pozwala nam długo formować kwiatek, tak? A ja chcę, żeby on był idealnie wyformowany. I teraz sobie pyk w dziureczkę wkładam delikatnie i tylko przytulam. I tak, o, widzicie, że ja go jeszcze cały czas mogę formować. O. I pierwszą warstwę mamy. Tak. Tak. I teraz druga warstwa. O. Drugą warstwę biorę tuż pod tym, jak... Tuż... Jezus Maria, wy chyba nie widzicie dzisiaj nic. Tuż pod tym, jak się kończy nacięcie płatków. Tak. I tak. Babciu, ogarnij się. Tak. I teraz słuchajcie, jak formuję anemonki. Anemonki formuję tak, że nie robię naprzemiennie. One nie są takie bardzo upłatkowane. Tylko robię tak ciut, ciut, ciut. Jeden za drugim. Mija się. W ten sposób. No i mamy, kochani, anemonka. I anemonek jest gotowy. Proszę bardzo. Nie wiem, który sposób Wam się bardziej spodoba, czy tamten, co robiłam, ten fioletowy, to sobie zajrzyjcie, czy ten. Na dobrą sprawę wydaje mi się, no tak, słuchajcie, kulkę miałam zrobioną, to miałam pocięte, więc to nie jest tak, że tak szybciutko się zrobi ten kwiatek. My tutaj jesteśmy już 29 minut, aczkolwiek ja większość pewnie przegadałam. Ale w każdym razie mnie się bardziej podoba ten sposób robienia. Przynajmniej anemonów, tak? No. No i kochani, teraz tylko ciach. A nie tymi nożyczkami, babciu. Ciągle se niszczę te nożyczki, a później będę płakać. O. No i co teraz, kochani? Tak. Gdzie mamy karteczkę ładną, żeby było widać?
O. I mamy listek. Tak. I mamy listeczek. Przydałby się, żeby był większy, ale to go można po prostu nie wsuwać do końca. O. O. Tak. Tu akurat przydałby się jeszcze jeden. O. No łużę się. Takie mam te łapska, powiem wam, że tak się wściekam sama na siebie, że się taka niezdara zrobiłam. No, nie będę układać po prostu. O, dobra, udało się na koniec. Tu by się przydał jeszcze jeden, bo anemonek ma właśnie sporo tych listeczków. To nie będę już malować, tylko coś tutaj po prostu dołożę. Żebyście zobaczyli efekt końcowy kwiatka anemonka. O. O, i teraz to jest anemonek. No to kochani, co? Nie będę przedłużać. Napiszcie, czy wam się kwiatuszek podoba. Napiszcie ewentualnie, komu się będzie chciało wracać do tamtego rodzaju wykonywania. No tutaj jest troszkę szybciej, bo on jest niekolorowany. Białe anemonki, no tutaj troszeczkę mi wyziera tej zieleni, ale to niekoniecznie, bo jak sobie zobaczycie na zdjęciach, to tam właściwie cały jest biały. No to co, kochani, do następnego tutorialu. Trzymajcie się zdrowo. Może się wreszcie troszkę ociepli, chociaż dzisiaj w niektórych miejscach w Polsce spadł śnieg, ale trudno się mówi. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Pa, pa. Wasza babcia Jola. Cześć.